każdy kapłan ma prawo wyrazić swoje zdanie, prawda? Ma prawo mówić, co chce, nie można mu tego zabronić. 20 lat temu pojawiła się delegacja ZHN-u. Lud no, słucha księży, więc jak jest demokracja, a mamy 80% katolików, no to co pan chce? Ja uważam, że Kościół nie jest od tego, żeby chodzi o politykę, prawda? Papież jest przeciwny temu, no więc... Pan jest za tym, by Kościół brał udział w polityce, czy pan jest przeciwny temu? Papież jest przeciwny temu, no więc... Ja uważam, że Kościół nie jest od tego, żeby chodzi o politykę, prawda? Natomiast oczywiście każdy kapłan ma prawo wyrazić swoje zdanie, prawda? Ma prawo mówić, co chce, nie można mu tego zabronić. No także Kościół jako taki nie powinien politycznego oświadczenia, bo nie robi tego na ogół. Natomiast ja panu coś powiem. 20 lat temu to było dla mnie ciekawe doświadczenie. W jednym z miast wojewódzkich, nie powiem nazwy miasta, ciekawe, była taka historia, że wakowało znowu wojewody. No i tam wojewody, nie pamiętam, jaki stanowisko wakowało. No i wtedy pojawiła się delegacja ZHN-u, chrześcijańsko-narodowy, u tam właściwego człowieka, kogo tam mianować i on im powiedział. Za kim mają głosować? No, biskup, no powiedział im, na kogo mają głosować. Nie powinien był może, no ale, jako do biskupa, nie? No ale powiedział. No to przyszła do niego delegacja Kongresu Liberalnego Demokratycznego, też z Kospota. Powiedział im to samo. No, potem przyszła nawet delegacja SLD czy SDRP też. Pięciu partiom powiedział, kogo by widział na prezydenta miasta i oni go wybrali. A potem wszyscy mieli pretensje, że Kościół miesza do polityki. Ale wszyscy do niego przyszli. Pytaniem, kogo on by widział na stanowisku. Wie pan, tak to jest niestety, takie jest życie. Chcieliśmy demokracji, to mamy demokrację. Lud no, słucha księży, więc jak jest demokracja, a mamy 80% katolików, no to co pan chce?